Może. O, jest plecak, zobaczcie. Migocząca skorupa razy 5. Faktycznie, mieliście rację. No nieźle to ukryte tu było, nieźle to ukryte tu było. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zabiliśmy sobie kataną matkę Roju, dzięki czemu byliśmy w stanie wykraftować nową maczugę, którą oczywiście ulepszymy sobie solą, aczkolwiek jak na razie tej soli nie mam. No i w dzisiejszym odcineczku właśnie zrobimy sobie taką króciutką wyprawę po sól. Jest podobno w piaskownicy jaskinia, w której tej soli jest dużo. No i ja generalnie chyba już kiedyś byłem w tej jaskini, bo pamiętam, że rzeczywiście była taka jaskinia, gdzie było tej soli dużo, aczkolwiek ja myślałem, że ta sól się tam nie będzie pojawiać. Dlatego nie brałem tej jaskini w ogóle pod uwagę później. Wezmę sobie pancerz z Mrówkolwa, no i pójdziemy sobie to sprawdzić. Przy okazji mamy znacznik wieża piaskowego zamku, więc ja bym sobie ten znacznik przygotował też. Aczkolwiek najpierw materiały bym sobie może zrobił, nie? No dobra, mamy pancerz z Mrówkolwa. Wziąłem sobie troszeczkę materiałów, muszę gałązki tylko pozbierać. No i będę w stanie już postawić znacznik w razie czego na wieży. No dobra, na stół mi się nie udało wskoczyć. Mam tam pewien problem z moimi schodkami, które zrobiłem. Nie wiem dlaczego. Kiedyś mi się udało wskoczyć raz i już później nigdy mi się nie udało wskoczyć tam na ten stół tymi moimi schodami. Teoretycznie mógłbym wejść tutaj łopatą, ale stwierdziłem, że przecież mogę sobie jeszcze upolować jakieś jedzonko po drodze, bo to jest też dość istotne, bo nie miałem jedzenia. Już się pomalutku leczę. Ja oczywiście będę się starał unikać walki. Teoretycznie powinniśmy używać tutaj słonej maczugi, no ale ona się zaraz zepsuje, więc może ja będę używał tej matki maczugi z matki Roju, która jest zrobiona właśnie pod obrażenia. Tylko czyściutkie obrażenia, nie żadne słone obrażenia, ani nic. O ile się nie mylę, jaskinia nas interesuje tak koło zamku. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Macie, te mrówkolwy się tu respią. Fatalnie, kurde wam powiem, z tą solą. Strasznie ciężko się to tutaj zdobywa, nie? Ale może jak będę już miał tą słoną maczugę dwuręczną, to będzie łatwiej? Nie mam bladego pojęcia. No tą jednoręczną maczugą niby słone obrażenia miała, no ale jak tutaj ostatnio byłem, no to jakoś nie było, nie było jakoś fajnie. Nie było jakoś super. Więc ciekawe to jest, kurde. Ciekawe to jest. Teraz zastanawiam się, ale nie, no nie będę wskakiwał do zamku od razu. Tutaj mamy Mrówkolwa. Teoretycznie moglibyśmy przetestować te obrażenia tej pałki. Aha, on mnie trafił, a ja byłem prawie pewny, że ja to zablokowałem. Nie, no tą maczugą prawie nic nie robię, tym Mrówkolwą. Aha, i on się znowu zakopał. Tym razem to zablokowaliśmy. I to też. I dobra, i mamy go. Dobra, no jesteśmy w stanie go zabić tą maczugą. Tylko, że kurde, powiem wam szczerze, że ta maczuga trochę słaba. Trochę kurde słaba. Mam 37 strzał. Teoretycznie moglibyśmy spróbować tego Mrówkolwa w jaskini zabić ze strzał po prostu, bo on się nie rusza. On tylko mrówkami będzie do mnie rzucał. Na to będziemy musieli tylko uważać po prostu. I o ile się nie mylę, tu mi pokazuje sól. To czekajcie, idziemy sprawdzić to. Czy to będzie ta jaskinia tu? O tu? I tu? No, ej, chyba na to wygląda. Chyba wygląda na to, że to będzie ta jaskinia. Ej, jak ja mu dużo robię! Skuszy. Tylko musimy uważać na mrówki, zobaczcie, on tylko rzuca mrówkami do mnie. Ała! Cały czas musimy biegać. Dobra, mamy to. Nice! I kurde, to ja skuszy ich będę zabijał teraz.
No tego się nie spodziewałem, że tu od razu na mnie mrówkolep wyskoczy. Możemy do niego z kuszy strzelać, póki ucieka. Aha, nie wiem, gdzie ta strzała poleciała, tak szczerze. Co jest, one nie wychodzą z tej jaskini? Okej. Dobra, wykopał się. Nie wychodzą chyba z tej jaskini, ale jaja. No dobra, widzimy sól. Więc jest okej. Czy ja naprawiłem młotek? Naprawiłem. Całe, kurde, szczęście. Wyciągnijmy pałkę, bo w sumie to na bliskiej odległości, to ja się trochę cykam. A tu prawdopodobnie, o właśnie, jest jeszcze mrówkolew. No zobaczcie, jest sporo tej soli tutaj. Trzeba zapamiętać tą jaskinię po prostu. Koło zamku. Jaskinia z mrówkolwami. Dwa odłamki. No nie popisali się, kurde. Kolejne dwa odłamki. Ktoś powiedział, że można tutaj z 40 tego zdobyć. Ja chyba nie mam szczęścia. Zobaczcie, pod wami tylko wypada. Czemu mi po dwa tylko wypada? Ej! Gdzie ten mrówkolew w ogóle jest? O, jest, jest, jest tu, jest tu, jest tu. O, kurde, trafił mnie, ale... W sumie nie trafił mnie mocno, więc git. No, nie trafił mnie, nice. O, no co ty? Ja już ostatni cios uderzałem go. No dobra, mamy to. Nieistotne. No dobra, no trochę tej soli pozbieram. Aczkolwiek ja potrzebuję... Czekajcie, 6... 5... 30 soli potrzebuję. 30 soli potrzebuję, żeby... Ej, patrzcie, chrupiący na pierśnik kulanki tu leżał. Ale jaja. Ej, czy to znaczy, że w tej jaskini można znaleźć... pancerz? Tylko co znaczy chrupiący? Czy to znaczy, że to jest jakiś wyschnięty? Jakieś coś? Nie wiem. Bardzo możliwe. Chrupiący na pierśnik. Ej. Ej, dobra, bardzo, bardzo dużo tej soli tu jest. Nawet jak wypada nam po dwa, po jeden, to i tak sporo jesteśmy w stanie tutaj tej soli zebrać. Więc jest super. Aczkolwiek będziemy mieli tyle soli, żeby tylko raz ulepszyć maczugę. No to i tak jest wystarczająco, no bo sam fakt, że dodamy do niej obrażenia od soli, już robi robotę, nie? Czekajcie, kurde, bo ja nie wiem, co wyrzucić. To potrzebuję i to potrzebuję, żeby zrobić tą. Dobra, szczerze, wyrzuciłem strzały z drzazgi. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, no ale dobra. 40 soli nam się tu udało pozbierać. No nie wiem, wydaje mi się, że to jest losowe, ile wypada, chociaż kurde, cały czas wypadało po dwa, więc może jednak to nie jest losowe, ile tej soli wypada. W każdym razie, no 40 soli tutaj zebraliśmy, jest dobrze. Tylko teraz będziemy musieli czekać na respy, żeby się nam tutaj nowa sól pojawiła. No bo tak naprawdę innej jaskini chyba nie ma sensu zwiedzać. No bo zobaczcie, tu jest jeden kawałek, no i tu jest jeden kawałek. I to jest chyba to w osobnych jaskiniach, a to tutaj wszystko jest... w jednej jaskini. To chyba jest jeszcze osobno. No ale nie wiem. Na razie to nie jest w sumie istotne. Najważniejsze, że będziemy mogli maczugę ulepszyć. Pójdźmy tutaj w takim razie, sprawdźmy, czy znajdziemy ten znacznik. Gdzieś na którejś wieży, tak? Wieża zamkowego piasku. Dobra. Słuchajcie, tryb fotograficzny w tej grze jest OP. Zobaczcie, jest tu ząb i jest tutaj znacznik. Escape. Wróć. Nie jestem pewny, czy bez budowania jesteśmy w stanie tu wyjść w ogóle. O, cukieraski. Chciał być. Kurde, myślałem, że coś będzie wystawać, po czym będziemy mogli jakiegoś parkoura zrobić, no ale nie. Wygląda na to, że tutaj się musimy wybudować do góry. Ale słabo, ej. Słabo, ej, nie lubię takich zadań. Nie lubię serio takich zadań, że musimy się budować, żeby to zrobić. Nie podoba mi się to. Kurde, no i tam nie wyjdę teraz. No i tam nie wyjdę teraz. Ale jest tam ząb, no i jest tam ten znacznik, więc prędzej, że później będziemy musieli tam jakoś wyjść. Tylko, kurde, nie wiem jak, no. Może bym sobie przygotował... po prostu materiały.
Tylko skąd ja tutaj patyki wezmę? Może tam są patyki jakieś, nie? To byśmy wzięli jakieś patyki. No i to. Skocznie bym tu mógł wybudować teoretycznie. No ale dobra, na razie to zostawmy, nie zawracajmy sobie tym gitary. Czy tam są patyki jakieś? Są tam jakieś patyki, teoretycznie moglibyśmy to zrobić, nie? Sprawdzę do jaskini, czy przypadkiem sól się nie pojawiła? Nie, no raczej niemożliwe, że w 5 minut się pojawiła. No ale dobra, słuchajcie, możemy wrócić do bazy, ulepszymy sobie tą maczugę. Co tu się wydarzyło? Tych grzybów tu wcześniej nie było. Ej. Co tu się stało? Ty no kurde, przecież przed chwilą tutaj byłem, nie było tych grzybów tu. Nawet nie było po nich śladu, nie? Skąd to się tu kurde wzięło? Dobra, no nic, fatalnie. Ej, ale szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego, że coś tutaj się zmieni, zobaczcie. W tej jaskini, ciekawe kurde to jest. No ale dobra, no to jest nieistotne. Wracamy do bazy. I ulepszymy sobie maczugę. Może, słuchajcie, pójdę do króla termitów. O ile się zrespił, mam nadzieję, że się zrespił. I wtedy byśmy sobie tą naszą dwuręczną maczugę mogli przetestować. To by było w sumie spoko, nie? No dobra. Musimy zrobić 5 słonych kawałków. Zostanie mi tylko 11 kawałków słonych. No dobra, na razie to odłożę. Będę to zbierał, odkładał. Wydaje mi się, że tej jednoręcznej maczugi nie będę ulepszał. W sensie nie będę ulepszał, nie będę jej naprawiał na razie. Nie wiem, kurde, w sumie jak to zrobić. W sumie fajnie, że się udało znaleźć ten napierśnik z kulanki. Jestem ciekawy, czy w tych jaskiniach w piaskownicy dałoby się znaleźć resztę tego setu. Bo na przykład w mrowisku jest pancerz z pszczoły, jakby ktoś był ciekawy. Tak mi się wydaje, że nadal tam jest. Chyba, że coś się zmieniło, to możecie mnie poprawić w komentarzach, jeśli coś się zmieniło. W każdym razie idę się przespać, to akurat się zrobią te cegły. No i jak ktoś wie, słuchajcie, możecie dać znać w komentarzach, słuchajcie, czy właśnie można w piaskownicy znaleźć resztę tego setu. Cegiełki, cegiełki, cegiełki. Byłbym kurde zapomniał o tym, nie? 5 cegiełek, to powinno wystarczyć, słuchajcie, żeby ulepszyć tą maczugę. Mam nadzieję, kurde, chyba dobrze pamiętam, nie? Teraz tak, to jest ta maczuga. Słony kawał. 30-30, obrażenia słone. Poproszę. Wybór ulepszenia typu słone blokuje w nim przedmiot. Dobra, dobra, jest git. Słony kawał 10, żeby to następne ulepszenie zrobić. Ciężka sprawa, wam powiem, z tymi ulepszeniami. No i też minus. No bo niby dajemy 10, no ale dostajemy tylko 5%, nie? A na przykład w przypadku miętówkowej maczugi, zobaczcie. Mamy miętówkową maczugę, dajemy 10, ale dostajemy 10%. I to jest kwarcytowy kawał, a nie miętowy kawał. Więc takie bronie, które są... które już mają jakiś efekt, są dużo lepsze do ulepszania. Jeśli to ma sens. I gdybyśmy mieli na przykład pikantną maczugę dwuręczną, ja nie jestem pewny, czy czegoś takiego przypadkiem nie odblokowałem. Chyba nie, wygląda na to, że nie. W każdym razie, gdybyśmy mieli słoną dwuręczną maczugę albo pikantną dwuręczną maczugę, no to na pewno coś takiego bym sobie zrobił. Aczkolwiek no jeśli chodzi o pikantne, no to mamy katanę, która jest dwuręczna, ma dużo obrażeń, no i jest przede wszystkim pikantna, więc ulepszamy ją kwarcem, dużo obrażeń jej dodajemy, no i nadal ona ma te pikantne obrażenia. No nic, słuchajcie, lecę do króla termitów. Po pierwsze przetestujemy, o czekajcie, ja idę jeszcze po pancerz z Biedronki, bo o tym zapomniałem. Szkoda mi pancerza z Mrówkolwa, bo ciężko się go naprawia. Przy okazji, jak już tutaj idziemy, zobaczymy ten plecak, o którym też mi mówiliście. Jak tam będę musiał do góry wyjść, to na pewno go znajdę. Aczkolwiek ja się zastanawiam, może górą tu przejdę po prostu. O kurde, spadłem. Bo tutaj jest ta dziura taka przeklęta, przez którą się ciężko przechodzi. Zawsze tam naokoło musiałem biec, więc też sporo czasu traciłem na to. Kurde, no co jest z tymi dziurami, no? No dobrze, więc słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, która też mnie wcześniej zastanawiała i nie miałem w sumie jak tego sprawdzić.
Jak chcemy naprawić tą broń słoną, zobaczcie, że na przykład jak chcę naprawić to, mam kwarcytowy kawał. Jak chcę naprawić to, mam kwarcytowy kawał i słony kawał. Miałem gdzieś tam cichą nadzieję, że jak będziemy mieli właśnie ulepszoną zwykłą broń na słoną broń, powiedzmy, no to, że tej soli na przykład nie będziemy potrzebowali. Pomyliłem się, no bo jednak potrzebujemy tej soli. Trochę szkoda. No dobra, spróbujmy się tu rozejrzeć w takim razie. Mówiliście gdzieś, że tu jest jakieś drewienko gdzieś i na to drewienko muszę skoczyć, bo ja skoczyłem na sam dół jakby, nie? To może o to drewienko chodzi tutaj. Co to jest? To jest plecak? Nie wiem. No ale tak to, słuchajcie, wygląda. W każdym razie, czy ja tu mogę jakoś wskoczyć i przeskoczyć na to drewno w taki sposób, żeby kurde nie biec dookoła, a żeby wyskoczyć do króla termitów? Chyba nie, musimy biec dookoła. Dobra, no nieistotne. Nie jestem pewny, czy ja tu przeskoczę. Może? O, jest plecak, zobaczcie. Migocząca skorupa razy 5. Faktycznie, mieliście rację. No nieźle to ukryte tu było, nieźle to ukryte tu było. Co jest? No dobra, na jedno combo jestem w stanie pokonać termita. Nice! Całkiem przyzwoicie, aczkolwiek tutaj ten początek raczej będę przebiegał, bo za dużo tego jest. Szkoda pancerza na to. Zresztą wydaje mi się, że całe to gniazdo termitów przebiegnę prosto do tego króla. Jeśli drzazgi się tam zrespiły, to podpowiadaliście mi, że lepiej zniszczyć te górne drzazgi, żeby przeskoczyć, bo wtedy termity za mną nie wejdą, nie? To sobie będziemy mogli sprawdzić. O ty kurde pszczoło głupia ty. No dobra, możemy lecieć. No i tak jak mówię, wydaje mi się, że ja tutaj przebiegnę. Weźmy sobie tylko siekierkę na pasek. Tak jest, wyciągnijmy sobie tą siekierkę, szczerze. Weźmy też, ała. Wezmę sobie też tarczę do ręki, czemu nie? Zawsze będziemy mogli coś zablokować, jeśli trzeba będzie. Ale zobaczcie, widzicie to? Nie pojawiły się te drzazgi tutaj. Nie ma tych drzazg. Co to znaczy, że nie ma jeszcze króla termitów? Czy to znaczy na przykład, że te drzazgi się tu nie pojawiają? Wygląda na to, że nie ma króla termitów jeszcze. Nie, jest! No dobra, no to nice. Spróbujmy w takim razie go pokonać naszą nową maczugą. On ma mały zasięg. Więc ja generalnie słyszałem, że wystarczy tylko do tyłu chodzić. Ała. No to... Tylko, że jak on zdąży was uderzyć, to już nie unikniecie ciosu. A ja bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby całe kombo zrobić. No tak. O, widzieliście? Nawet nie trafił. Ale teraz może trafić. A, dobra, to było kombo. Poczwórne kombo i mi wytrącił z równowagi, okej. Teraz atakujemy. Dużo, dużo obrażeń zadajemy mu. O, i zestunowałem go i w tym momencie już go zamorduję. Nice! 14 brei z owada? Wow, ej, to warto kurde tutaj przychodzić sobie tylko farbić te breje z owada. Ciekawe, ciekawe. Może ja bym sobie tutaj przy okazji drzazgi pozbierał, jak już tutaj jestem. No a oprócz tego zastanawiam się teraz, co nam jeszcze do sprawdzenia zostało. No bo odorka zabiliśmy. Termitów zabiliśmy, zrobiłem bronie różne, przeróżne. Wiadomo, że na pewno jeszcze mamy ulepszeń mnóstwo do odblokowania. Wiecie co, może to nie był dobry pomysł, żeby te drzazgi zbierać akurat. No dobra, w każdym razie słuchajcie, możecie mi dać znać w komentarzach, czy ja mam tutaj jeszcze coś nowego do sprawdzenia. Czy ja mam tutaj coś jeszcze do roboty. Bo ja w sumie, szczerze mówiąc, nie wiem.
Wydaje mi się, że większość rzeczy już sprawdziliśmy. No właśnie, większość. Nie jestem pewny tylko, czy wszystkie rzeczy sprawdziliśmy. W każdym razie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.